Panie marszałku, Wysoki Sejmie, zacznę nietypowo, bo nasze stenogramy są często czytane przez studentów i nie tylko. Tu jeden z zadających pytanie powiedział, że na Podkarpaciu jest 36 parków narodowych. W Polsce nie ma w ogóle tyle, w całej Polsce nie ma tyle parków, bo jest ponad 20, więc to jest jakieś nieporozumienie. Natomiast mam dwa pytania. Po pierwsze, w aneksie do tego ponad 120-stronicowego sprawozdania jest zawarty wykaz 44 projektów ustaw, które miały być skierowane przez rząd do Sejmu do końca tego roku, wykonujących prawo unijne. Tam niektóre są opóźnione. Chciałbym zapytać, ile zostało naprawdę skierowane. I po drugie, w tym sprawozdaniu tak naprawdę o działalności Polski jest stosunkowo mało miejsca, więcej się mówi o generalnych historiach, ale moje pytanie zasadnicze jest takie, dlaczego rząd, mimo wielokrotnych próśb i nawoływań, zwłaszcza klubu SLD, nie doprowadził w tym okresie do debaty na temat priorytetów Polski w Unii Europejskiej. Taka debata z udziałem premiera odbyła się dopiero na 3 dni. Chodzi mi o z udziałem premiera, między innymi jak unikać wykorzystania okresu polskiego przewodnictwa i połączenia tego z kampanią programową. I tu jest osłabienie kontrolnej funkcji Sejmu. I rząd naruszył artykuł 95 Konstytucji, nie doprowadzając do takiej debaty w okresie, o którym mówimy.